Dzień dobry, dobry wieczór. Tradycyjnie już witamy się w dosyć otwarty sposób, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Państwo postanowią włączyć podcast Fotopolis, a dzisiaj spotykamy się w bardzo ciekawym gronie, choć właśnie z jedną osobą wirtualnie, z drugą osobą w studio, z jedną osobą w Polsce, z drugą osobą nie w Polsce i tak sobie właśnie będziemy tutaj troszkę mieszać tę sytuację. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Monika Szewczyk-Wittek. Nagranie Studio Plac. Przede mną Katarzyna Sagatowska, menadżerka kultury, autorka, organizatorka wielu prestiżowych wydarzeń artystycznych, kuratorka, autorka tekstów. Prywatnie i zawodowo moja serdeczna koleżanka, z którą niejeden projekt zmajstrowałyśmy, a jako Kasia Katarzyna Sagatowska, także założycielka galerii wydawnictwa Jednostka, a także wspólnie ze mną, co tu dużo ukrywać, współkuratorka archiwum Pawła Pierścińskiego i projektu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Cześć Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Moniu. Lub też dobry wieczór. Tak to się stało, że w końcu się spotkałyśmy w tym studio. A po drugiej stronie świata, chciałoby się powiedzieć, ale na pewno mikrofonu, Kacper Kowalski. Od ponad 25 lat obserwuje i fotografuje krajobrazy z perspektywy lotu ptaka. Architekt, proszę państwa, architekt, paralotniarz i pilot wiatrakowcowy. O ile się nie pomyliłam. Nieustannie zmagając się z siłami natury, wiatrem i prądami powietrznymi, fotografując wysokości 150 metrów nad ziemią, znajduje się w stanie niemal medytacyjnym. Ja w ogóle kocham biografię. Te osoby, które słuchają tego podcastu, wiedzą, że jestem ogromną fanką i cytuję często, bo one oddają fajnie bardzo charakter naszych rozmówców, więc pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie o Kacprze. Wówczas krajobraz odsłania przed nim nie tylko abstrakcyjne formy, ale zdaje się komunikować z nim językiem symboli, które pojawiają się na jego fotografiach. Otrzymał liczne nagrody za swoje prace, m.in. Picture of the Year International oraz WordPress Photo. Dzień dobry, dobry wieczór, Kacper. Cześć. Cześć. O, to dobre, cześć. To załatwia sprawę. W zasadzie powinno się zaczynać podcast od cześć i mamy problem tyle. Z głowy, prawda? Czy człowiek się uczy całe życie? Mamy taki dosyć ciekawy pretekst do dzisiejszej rozmowy. Otóż 10 lat temu ukazała się książka Kacpra Efekty uboczne. Książka, która zdobyła sporo nagród, której efektem były wystawy, spotkania z czytelnikami, wernisaże. No, Kacper, jakie to uczucie być ojcem 10-letniego dziecka z sukcesami do tego? No, uczucie jest świetne, bo mam wrażenie, że i temat, który podjąłem, czy podjęliśmy razem z moim zespołem twórczym, jest wciąż aktualny i ciekawy. I to jest wspaniała rzecz, widzieć, że książka, mimo tego, że ma już 10 lat, to nie straciła na swojej aktualności. No właśnie, a jak to jest, że ona nie traci na swojej aktualności? Czy to temat? Czy to sposób fotografowania? Co jest sukcesem? Co jest tym czymś, co powoduje, że ta książka jest wciąż aktualna? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że mnie jako autorowi trudno jest o tym tak obiektywnie mówić. Myślę, że to jest trochę tak, że są takie książki, które opowiadają o zjawiskach społecznych i o tym, jak świat się zmienia i pokazują jakiś stan historyczny, jakieś wydarzenie, które już przeminęło i od tego momentu stają się częścią historii. A są też takie książki, które są bardziej uniwersalne, bo pokazują cechy krajobrazu, który aż tak mocno się nie zmienia i ich aktualność polega na tym, że w przypadku efektów ubocznych, tak to rozumiem, pokazuje ten dialog pomiędzy ludźmi, a naturą i nasza świadomość, i nasza dyskusja dookoła tego tematu cały czas się podnosi. Zastanawiamy się nad tym, jaki ludzie mają wpływ na krajobraz, na klimat, na środowisko, czy mamy prawo go zmieniać w sposób dowolny, czy też powinniśmy szanować naturę, dając jej przestrzeń do własnego rozwoju i zmian. Przecież jako ludzie jesteśmy częścią tego wielkiego, niepojętego mechanizmu czy istnienia, które na Ziemi trwa już od niemal 4 miliardów lat. Nazywa się życiem po prostu. I część z tych zdjęć pokazuje cechy naszego gatunku, widoczne z perspektywy lotu ptaka. Cechy mają to do siebie, że nie są ani wadami, ani zaletami.
tylko są takimi śladami naszej ludzkiej obecności. I ja mam tę wielką przyjemność, że cały ten projekt powstawał w czasach sprzed rewolucji technologicznej dronowej, gdy po fotografie z lotu ptaka człowiek, w tym ja, musiał się osobiście pofatygować w powietrze, żeby dostrzegać to, co jeszcze dostrzeżone nie było. I ta książka, ona podsumowywała taki długi proces 7-letni pracy nad, czy w ogóle kształtowania się takiej metody pokazywania w sposób neutralny cech naszej obecności w krajobrazie za pomocą bardzo lokalnego krajobrazu, tego, który mam do dyspozycji w Polsce, a najchętniej w okolicy Trójmiasta, gdzie od wielu lat nieustająco i z jakimś takim uporem fruwam i obserwuję to, co jeszcze mam przed oczami, czego wcześniej nie widziałem. A cechy gatunku mają trochę to do siebie, że są takim wizualnym studium badawczym. To jest tak, jak biolog znajdzie jakiś nowy gatunek zwierzęcia czy rośliny, no to za pomocą języka rysunku opisuje cechy tego zwierzęcia, pokazuje, jak wygląda osobnik męski, a jak żeński, jak młody, a jak stary, co ma w środku, czym się żywi, gdzie żyje i tak dalej. To wszystko są po prostu rysunki opisujące cechy gatunku, czy jego też siedliska. I książka Efekty uboczne, w ogóle cały projekt Efekty uboczne jest właśnie o tym wpływie człowieka na otaczający nas świat. Trudno się nie zgodzić z tą tezą, z tym zdaniem, które tu padło, że jest to książka wciąż aktualna. Myślę, że o związkach człowieka i przyrody, natury oraz wpływie i wzajemnym przenikaniu będziemy jeszcze bardzo długo mówić, zastanawiać się i pewnie wokół tego powstanie sporo różnych prac. No i tak się stało. To znaczy, zaprosiłam cię do tej rozmowy i Kasię po to, żeby świętować rocznicę okrągłą, 10. Efektów ubocznych i wielkie brawa za tę książkę, ale też jakiś czas temu zgłosiłeś się do mnie, czego chyba nie będziemy ukrywać, a chwilę później pojawił się na twojej stronie oraz w twoich mediach społecznościowych tekst dotyczący sytuacji, która, jak to ładnie określiłeś, w zasadzie nie jest sprawą sądu, a raczej powinna być rozstrzygana w naszym tak zwanym środowisku fotograficznym, czy też środowisku sztuk wizualnych. Dotyczy ta sprawa książki, która ukazała się w 2018 roku, książki innego fotografa, Toma Hegena. Książka nosi tytuł Habitat, która zgodnie z takim zestawieniem wizualnym, które przygotowałeś, właściwie takich rozkładówek z tejże książki, a także z twojej książki Efekty uboczne, niezwykle się te książki przypominają. W pewnym sposobie patrzenia, w sposobie zbijania ze sobą zdjęć. I chciałabym, żebyśmy się przy tej sytuacji zatrzymali. To jest takie pytanie, które w zasadzie chyba ci je zadałam podczas naszej pierwszej rozmowy, ale zadam je po raz drugi. Jakie to jest uczucie, czy jakie to było uczucie, gdy zobaczyłeś książkę Toma po raz pierwszy? To było uczucie pełne sprzeczności. Bo z jednej strony ucieszyłem się, że mój sposób patrzenia został podjęty i że ktoś podejmuje mój wysiłek, żeby go rozwijać i kontynuować. A z drugiej strony, jak obejrzałem książkę i okazało się, że nie ma w niej ani słowa nawiązania do mojej pracy, to poczułem się osobliwie, tak jakby ktoś dostał się do takiej bardzo intymnej części mojego procesu twórczego, gdzieś do mojego umysłu i mojej wrażliwości i skorzystał z moich myśli, przemyśleń, z mojej pracy. I zacząłem wtedy zgłębiać temat
tych właśnie zależności. Temat praw intelektualnych, temat określenia tym, czym jest praca zależna albo praca oryginalna, czym są prawa autorskie, czym jest utwór, czym jest jego ucieleśnienie, jakim jest książka. I tak dalej. Więc to był taki z jednej strony moment nieoczekiwany, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że taka sytuacja mnie spotka. Tak, i zacząłem się szeroko konsultować, żeby zrozumieć to, co mnie spotkało. To też dodając kontekst tej sytuacji, zanim ta książka powstała, książka Habitat, Tom odezwał się do ciebie, widział twoją książkę i poprosił też o taką możliwość kupienia jej, czyli był z tobą w kontakcie, wiedział i miał świadomość też pracy, którą ty wykonałeś przy książce Efekty uboczne. Tak, on odezwał się w roku 2016 i napisał bardzo miłego maila, o mniej więcej takiej treści, że cześć Kacper, jestem studentem grafiki z Monachium, bardzo spodobała mi się twoja praca i czy mógłbyś mi sprzedać książkę ze zniżką dla studenta? I tak, i taką wiadomość od niego dostałem. I tę wiadomość znalazłem później, jak już zobaczyłem efekt jego pracy, książkę Habitat. I skontaktowałem się wtedy też z wydawnictwem, z galerią Laika, która była wydawcą mojej książki. Dostałem informację, że Tom kupił książkę w normalnej cenie z wydawnictwa. W tym 2016 roku właśnie. No i tutaj chciałabym na chwilę się zatrzymać i nawiązać do Kasi i doświadczenia prowadzenia galerii i też współpracy z artystami, których reprezentuje na rynku sztuki. Chciałabym cię zapytać, Kasiu, jaka jest możliwość reakcji w takiej sytuacji? Wiem, że czytałaś tekst, który Kacper opublikował. Wiem, że widziałaś te rozkładówki, które zostały przez Kacpra przygotowane, zarówno z książki Efekty uboczne, jak i z książki Habitat. No i oczywiście nie będziemy tutaj rozmawiać jak prawniczka z prawniczką, bo żadna z nas nią nie jest, ale w takiej praktyce, no właśnie, sztuk wizualnych. Co się w takiej sytuacji robi? Tak, dobrze, że zaznaczyłaś, że nie jak prawniczka z prawniczką, bo ja nie chciałabym się wypowiadać w ten sposób. W ogóle dobrze by było, tak, ja odeślę wszystkich państwa do ustawy o prawie autorskim z 1994 roku, bo ona też porządkuje pewne pojęcia. To, co Kacper też mówił o porządkowaniu, ale też chciałabym się zapytać Kacpra, co właściwie tak konkretnie, no bo żeby rozmawiać o takich sprawach, prawda, o tym, o cytacie, o opracowaniu, inspiracji, aż do mocnego słowa plagiat, warto się zastanowić, co i tak mnie właściwie zastanowiło, jak oglądałam te rozkładówki i czytałam to, co napisałeś, też to, co napisałeś a propos coveru w muzyce. Co właściwie cię dotknęło w tej książce, Toma? Wiesz co, myślę, że to jest tak, że najbardziej dotykająca sytuacja jest, polega na tym, że świat już dawno wymyślił metody pozytywnych nawiązań do cudzej pracy, właśnie które mają miejsce w muzyce. I w muzyce jest tak, że artysta, który jest muzykiem i sam nie posiada jakichś wielkich umiejętności kompozytorskich, może być niezwykłe umiejętności interpretacyjne i może wykonywać utwory skomponowane przez kogoś innego i mówić, wykonuję cover, na przykład Eva Cassidy, która w sposób fenomenalny wykonywała covery takie jak Ain't No Sunshine albo Fields of Gold i masę innych, zrobiła przepiękną i niezwykłą karierę, interpretując to, co już jest. Tak. I w momencie, w którym ktoś robi taką rzecz, że kupuje książkę i wykonuje jej treść, fotografując bardzo zbliżone motywy w swoim kraju,
to mam wrażenie, że to jest trochę tak, że ten cały mój utwór został wykonany w warunkach innego kraju, czyli został wykonany, tak jak w muzyce określa się, coverem. Został zinterpretowany czy wykonany w sposób zależny i po prostu kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie nazywa się tej sytuacji wprost. To jest, wprost? To jest trochę czyli tak, jak? Że... No czyli... Interpretacja. Czyli Monia, po prostu, poczekaj. Interpretacja. Czyli po prostu zobaczyłem, kupiłem książkę, zachwyciła mnie i ponieważ temat jest ważny, chcę ją kontynuować w Niemczech, żebyśmy mogli dalej zastanawiać się nad tym, jaki jest wpływ człowieka na środowisko i wyjściowo to jest taka a taka praca i po prostu podejmuję ją dalej. Stąd to nawiązanie jest zrozumiałe i stąd odbiorcy tej sztuki wiedzą, jakie jest połączenie. I teraz, jeśli na przykład Eva Cassidy wykonuje Ain't No Sunshine albo Janis Joplin wykonuje Summertime i mówi, wykonuje utwór, który nazywa się Summertime, który skomponował Gershwin 100 lat temu, to odbiorca może sobie pomyśleć, wow, podoba mi się to, to zobaczę, jakie są jeszcze inne wykonania tego utworu, albo posłucham oryginału, jeśli on jest dostępny. I to dobrze, powoduje, tak. że jest przepływ, jakby, że nie są zerwane korzenie, że jest przepływ informacji i że mamy pełną świadomość tego, z czym po prostu mamy do czynienia. Czyli ty masz takie uczucie, że ta książka Toma jest opracowaniem twojej książki, czyli powinien uzyskać licencję na to, tak? Ponieważ tak mówiąc o tym coverze, do którego ty nawiązujesz, tak. No to źródłem coveru jest jakaś piosenka, tak samo jak w ogóle w prawach autorskich jest autor i jest jego dzieło, prawda? Tak trochę porządkując, żebyśmy mogli nazywać rzeczy i że mogła odpowiedzieć Moniu na twoje pytanie. Czekam. Jak ja się z tym... Tak, ale myślę, że takie wprowadzenie jest konieczne, dlatego że, no właśnie, bo różne sytuacje się zdarzają, prawda? I zawsze trzeba się zastanowić, kto jest autorem, co jest dziełem. I skoro Kacper powołuje się na covery w muzyce, to tam źródłem jest autor, autor tekstu, autor muzyki, są zapisane słowa i są zapisane nuty. I jeżeli zgłasza się ktoś do autora i mówi, ej, chcę zaśpiewać twoją piosenkę, autor żyje, no to kupuje licencję, tak? Autor może się na to zgodzić, nie musi oczywiście, wtedy nie wolno. Natomiast może sprzedać autor licencję i ktokolwiek może śpiewać. Jeżeli autor nie żyje, tak jak w przypadku Gershwina, to do 70 lat po jego śmierci należy pytać spadkobierców o licencję. Po upływie 70 lat te prawa autorskie majątkowe wygasają. Natomiast to, co jest kłopotem, to że w muzyce właśnie mamy słowa i nuty, natomiast w sztukach wizualnych bardzo trudno jest uchwycić taki konkret, prawda? Bo jeżeli nie jest to plagiat, czyli jeżeli nie jest to tak, że ktoś bierze zdjęcia Kacpra Kowalskiego, ewidentnie jakieś zdjęcie i się podpisuje Katarzyna Sagatowska, tak? To wtedy jest ewidentny plagiat. Natomiast... A że to wtedy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo myślę, że wtedy jest, jeżeli ktoś bierze plik z twoim zdjęciem i go wykorzystuje, albo skanuje twoje zdjęcie i go wykorzystuje, to wtedy sytuacja jest po prostu taka, że ktoś kradnie cudze zdjęcie w sposób bardzo dosłowny. No tak, i to jest plagiat. Natomiast i wtedy można dochodzić swoich praw, prawda? Że zostały naruszone prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste, bo prawa autorskie w Polsce dzielą się na prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Natomiast właśnie w sztukach wizualnych jest trochę kłopot, bo
metoda nie jest objęta prawem autorskim, czyli fotografowanie z nieba nie jest objęte prawem autorskim i znamy mnóstwo takich przykładów na polskim gruncie. Czy by nam się to podobało, czy nie? W 2006 roku ukazała się książka Polska z nieba Marka Ostrowskiego i Jerzego Gumowskiego. Marcin Giba robi też takie zdjęcia. Więc jakby metoda fotografowania z nieba nie może być objęta prawem autorskim, choć ja oczywiście bardzo, znaczy nie oczywiście, ale ja bardzo lubię twoje zdjęcia, Kasper, i to, że one są takie minimalistyczne i tak perfekcyjnie skomponowane, natomiast te zdjęcia, które widziałam u Toma, są trochę inne, natomiast mówię o metodzie, że fotografowanie z nieba, no, nie jest objęte ochroną. To co i kształt książki, ale, tak? To może dodam jakby jedną rzecz, która jest dosyć istotna, bo w tej całej sytuacji wcale nie chodzi o to, że te zdjęcia są zrobione z lotu ptaka, czy nie z lotu ptaka. Ponieważ ta sytuacja dotyczy dokładnie tak samo fotografii wykonywanych na przykład na ziemi. Tak samo, bo każdy człowiek ma prawo sfotografować to, co widzi. Każdy człowiek ma prawo zrobić zdjęcie zachodu słońca, Statuły Wolności, nie wiem, wodospadów Niagara i tak dalej. Każdy człowiek ma takie prawo, to jest prawo powszechne. I to, co było dla mnie uderzające, jak zapytałem o opinię prawną do tej sytuacji, to pan mecenas powiedział, właśnie zapytał o to, czy to są moje pliki, czy nie. Powiedziałem, że nie, że to nie są moje pliki. I powiedział, to w takim razie to nie jest plagiat. I ja zapytałem, okej, ale przecież książka sama w sobie nie jest, tu nie chodzi o pojedyncze zdjęcia. Tu chodzi o całość utworu, który jest wyrażony za pomocą książki. I prawo własności intelektualnej w Polsce z jednej strony dzieli się na prawa majątkowe autorskie, z drugiej strony na prawa autorskie osobiste, ale też słowo prawo własności intelektualnej, słowo własność ma bardzo piękną konotację, bo własność intelektualna oznacza, że w intelekcie zachodzą jakieś procesy, które mają swoje własności, cechy czy właściwości. I cała trudność operowania w przestrzeni praw autorskich polega na tym, że dotykamy procesu, który zachodzi w intymności umysłu, w przestrzeni wyobrażonej, w przestrzeni podejmowania decyzji twórczych, które dzieją się w czyjejś wyobraźni. I w tej wyobraźni rodzi się utwór, którego emanacją czy ucieleśnieniem jest jakieś dzieło. I w przypadku efektów ubocznych to był szeroki projekt, który objawiał się światu za pomocą różnego rodzaju emanacji. Jedną z emanacji było zgłoszenie konkursowe, inną była książka, jeszcze inną była wystawa. To były namacalne dowody na to, że istnieje jakiś utwór, który w ten sposób się objawia. I zapytałem właśnie pana mecenasa o to, mówię, no dobra, no okej, nie chodzi o pojedyncze zdjęcia, chodzi o narrację, o edycję, o brzmienie, o te wszystkie rzeczy, które dzieją się też w intymności intelektualnej odbiorców książki czy wystawy. I przecież jest takie pojęcie jak twórcza interpretacja jakiegoś utworu albo artystyczne wykonanie utworu czy interpretacyjne wykonanie utworu. I że mam wrażenie, że cały ten mój utwór, który u mnie objawił się w postaci książki, został zinterpretowany w sposób artystyczny po swojemu przez innego artystę. I to jest tak jak w muzyce
akordy, czy pojedyncze nuty, czy brzmienia są w prawie powszechnym. Każdy ma prawo zagrać a-moll, c-dur i e-dur i tak dalej. Ale w momencie, jak zaczyna się robić jakaś sekwencja tych dźwięków, no to mamy pewnego rodzaju wypowiedź. I pan mecenas powiedział, no właśnie, właśnie, ale w muzyce muzyka daje się zapisać za pomocą nut. To jest bardzo obiektywny zapis, bo tak samo jak zagrasz jakiś utwór na fortepianie albo gitarze, albo zaśpiewa go jakiś chór, no to da się to sprowadzić do takiego bardzo matematycznego zapisu i można porównać, ile taktów jest zbieżnych, a ile jest różnych. A w przypadku sztuk wizualnych nie wymyśliliśmy jeszcze do tej pory takiej metody, wobec czego trudno jest stwierdzić, czy to jest cover, czy nie jest, bo tak samo to może być cover, jak nie musi. W związku z tym to jest bardzo dobry moment do tego, żeby przy okazji tej sytuacji na podstawie tego przykładu po prostu rozmawiać o granicach inspiracji i granicach zależności. Bo ja mam takie wrażenie, że to, i to jest bardzo, to jest moje wrażenie, że bez mojej książki ta książka Habitat by nie powstała. Zwłaszcza, że to nie jest jedyny przykład, kiedy Tom zainspirował się. Ja świadomie używam słowa inspiracja, na nic innego nie mamy dowodu przecież, ani nie jesteśmy w stanie tego matematycznie policzyć. To nie jest jedyna sytuacja, w której fotograf inny zgłasza się z taką uwagą, że jego książka była inspiracją dla tego fotografa. Ja zadawałam, wchodząc w tę rozmowę, użyłam takiego sformułowania, które Kacper napisał w swoim tekście, że to raczej nie jest sprawa dla sądu, bo i ty, Kasia, argumentujesz, dlaczego bardzo trudno jest to tak osadzić. No i Kacper wyraźnie mówi też o tym, że prawnicy no, w zasadzie rozkładają ręce. Tym bardziej chciałabym was troszeczkę przepchnąć w stronę takiej rozmowy o realnych sytuacjach, z którymi wyobrażam sobie, że twórcy się jednak spotykają. Że to nie jest odosobniony przypadek, w którym autor, autorka mówi, ojej, to bardzo przypomina moją pracę, źle się z tym czuję. Spotkałaś się, Kasia, z taką sytuacją, pracując ze swoimi artystami, artystkami? Tak, spotkałam się z takimi sytuacjami, właściwie tak, zacznę od takiej, miałyśmy kiedyś z Weroniką Gęsicką sytuację, gdy ktoś nam podrzucił, no bo też musimy pamiętać, i to jest a propos rozmowy, też musimy pamiętać, że my, że świat sztuki, ale w ogóle świat jest bardzo mały, zwłaszcza teraz, więc mając sieć znajomych i różnego rodzaju zawodowych, prywatnych, oni z internetu wydobywają bardzo różne rzeczy i właśnie nasza jakaś znajoma, już nawet nie pamiętam, czy znajomy, podrzucił nam, że ukraiński artysta przemalował zdjęcie, jedną z prac, kolaż Weroniki Gęsickiej z cyklu Traces i w dodatku przemalował go w taki sposób, że bardzo się artystka z tym źle poczuła. No i w związku z tym, z czym miałyśmy do czynienia? Tak też, żebyśmy troszkę, tak będę wracała do tego języka, czy też tych tematów, wątków związanych z prawem autorskim. Czyli miałyśmy do czynienia z opracowaniem, czyli ktoś wziął pracę Weroniki Gęsickiej i ją przemalował. Tak? Na tego na rodzaju działanie powinien dostać zgodę artystki i licencję. Poza tym jest też coś takiego jak taki związek autora z dziełem, to znaczy, że niezależnie od tego, czy nawet autor udzieli licencji, czy nie, czy prawa wygasły, jest taki kontekst, tak? Czyli, że nie wiem, jak były różne sytuacje, że muzycy nie zgadzali się, żeby w różnych politycznych kontekstach używać ich piosenek, bo właśnie nie chcieli albo być polityczni, albo byli z innej strony. Więc tak samo autor ma prawo, i tu Weronika właśnie miała prawo, by zaprotestować, żeby to opracowanie jej kolażu było w ten sposób pokazane, bo to było właśnie takie zupełnie wypaczenie sensu tej pracy, a autor nie był żadnym, bo tu jeszcze mógł, gdyby był jakimś komikiem, tak, gdyby był kimś, kto robi stand-upy, czyli jest jakiś taki gatunek, który dopuszcza pewne takie działania, no to by było jeszcze co innego, natomiast on jest malarzem i po prostu zrobił coś, co było karykaturą tej pracy.
No więc to co mogłyśmy zrobić? Napisałyśmy do niego mail i poprosiłyśmy, żeby zdjął tę pracę z wystawy, na której ta praca była, i ją zniszczył. Ponieważ Weronika, a my jako galeria jednostka nie reprezentująca Weronikę, przekazujemy taką informację, że artystka nie wyraża zgody, żeby jej praca w ten sposób była użyta. Zastanawiam się, na ile też odwołam się do waszej pamięci, już nie tylko takiej, powiedzmy, instytucjonalnej w przypadku Kasi Jednostki, do twojej, Kacper, czy też abstrahując od tej konkretnej sytuacji, czy ty się spotkałeś w swoim życiu zawodowym i ty, Kasiu, z takimi głosami od innych twórców, studentów, studentek, tak, że profesor na przykład zainspirował się moją pracą, albo od innych artystów mówiących o tym, że właśnie ktoś zaczerpnął z mojej pracy w sposób dla mnie nieakceptowalny. Ktoś się zainspirował i nie napisał, że to moja praca, że na podstawie mojej pracy. Czy znacie inne tego rodzaju sytuacje? Czy to jest jakiś rodzaj ewenementu, czy to jest raczej coś, o czym się po prostu nie mówi? Ja się spotkałam też, jestem wykładowczynią w Szkole Filmowej w Łodzi, więc też mam kontakt ze studentami i właśnie rozmawialiśmy też a propos tego, czy pomysł może być objęty prawem autorskim, czy więc pomysł, który tak rzucamy w rozmowie, nie jest objęty prawem autorskim, więc zawsze mówię moim studentom, ale w ogóle też z autorami, artystami, my jak robimy jakieś działania kuratorsko-edukacyjne, no to też, żeby nie opowiadać o swoich pomysłach osobom, które mało znamy, tak? Bo to jest później i do których nie mamy pełnego zaufania, bo to jest też tak, że oprócz tego, że coś świadomie pamiętamy, to pewne rzeczy zostają w naszej podświadomości i później nawet nie pamiętamy, kto nam co powiedział, ale już jakaś idea została w nas i gdzieś może wyskoczyć i nawet nieświadomie i nie chcąc zrobić komuś krzywdy, nagle zrobimy jakąś pracę, którą się zainspirowaliśmy, albo obraz jakiś został w nas, nawet nie pamiętamy gdzie i jak i co i możemy do tego nawiązać. Także to jest taka jedna rzecz, że studenci się często właśnie zastanawiają, jak, czy idea może być objęta, czy pomysł może być objęty. Więc dopóki on nie jest na przykład opisany w mailu jako jakiś, nie wiem, konkretny scenariusz, prawda? Nie jest już wyrażony jakoś tak konkretnie, nie tylko w powietrzu, no to nie jest objęty, więc zawsze radzę, żeby, i sama do siebie też to mówię, żeby dzielić się pomysłami, albo jak już otwieramy wystawę, albo ją komunikujemy, albo jak zaczniemy i już właśnie obsikujemy teren, jak czasami to mówimy, przepraszam za ten kolokwializm. Natomiast pytanie było o to, czy to się często zdarza też. Znaczy, nie umiem powiedzieć, czy często, ale zdarza się. W ostatnim czasie dużo rozmawiałam właśnie ze studentami i z różnych grup i ten temat powstawał. I także ktoś był, nie wiem, na sesji i zrobił jakieś zdjęcie, szybciej je wrzucił do netu i tam to zdjęcie już zaczęło pracować. Albo że właśnie ktoś zobaczył jakieś zdjęcie gdzieś indziej, później student zobaczył, że na tym swoim zdjęciu, że to jego zdjęcie było wykorzystane w jakiejś komercyjnej kampanii, znaczy nie zdjęcie, tylko pomysł na zdjęcie. I to są bardzo trudne rzeczy, bo właśnie studenci jeszcze nie czują takiej siły w sobie, żeby napisać jakąś informację. No ale też znowu to jest to, co mówiliśmy o tej trudności, prawda? Czyli, no, czyli właśnie ta rozmowa, o której Kacper mówił i Kacper pisał, myślę, że jest bardzo ważna. Dobrym pomysłem, jest ważna, ale też nagłaśnianie, mówienie o tym, że coś takiego się zdarzyło, może być, no właśnie, może być też taką inspiracją dla ludzi, żeby bardziej się zastanawiali, ale nie unikniemy tych nieświadomych nawiązań. Także to jest Kacper, a jak taki jest punkt. Z twoją refleksją? Czy ty spotkałeś się z takimi opiniami koleżanek, kolegów, właśnie z takim poczuciem, że oni czuli, że gdzieś ich praca została w jakiś sposób wykorzystana, że zainspirowali innego twórcę, twórczynię w sposób ich zdaniem niewłaściwy, czy zbyt mocny, czy właśnie nie zostali uwzględnieni jakoś w tej inspiracji?
Myślę, że to jest trochę tak, że teraz żyjemy w takim świecie, który z jednej strony bardzo się szybko technologicznie rozwija i tych publikacji, i zdjęć, i też, że tak nawiążę do waszego dużego projektu. Wszyscy jesteśmy fotografami, więc zdjęć po prostu jest nieprawdopodobna ilość. Ja patrzę na to tak, że nie ma nic złego w naśladownictwie. Nawet nie ma nic złego w tym, jeżeli ktoś próbuje się nauczyć techniki czy metody i głęboko się inspiruje w czasach studenckich. Przecież nawet jak są brane lekcje malarstwa, no to są interpretacje impresjonistyczne, kubistyczne i różne, gdzie po to, żeby nauczyć się języka i metody i warsztatu, wchodzimy w znane dzieła, żeby podjąć ten wątek i nauczyć się. I to jest w porządku. Jeśli ktoś mówi, głęboko się inspiruje i podejmuje temat, dla mnie osobiście to jest w porządku, jeżeli mówi, do kogo nawiązuje. Natomiast wyjście poza granice studiów, gdzie wchodzę na rynek komercyjny i zaczynam sprzedawać książkę w celach zarobkowych i gdzie zaczynam nazywać sytuację, że wymyśliłem jakiś nowy język albo że to jest efekt mojej oryginalnej pracy, no to moim zdaniem ta sytuacja jest mocno dyskusyjna i ona jest zwłaszcza mocno dyskusyjna też, bo jak zgłaszamy swoje prace do konkursów, to w konkursach jest taki termin, że sumiennie poświadczam, że zgłaszam pracę, która jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości. I teraz mamy do czynienia z kolejnym pojęciem, czym różni się twórczość jako taka od twórczości oryginalnej. I to też jest jeszcze jest taka rzecz też, że w momencie, kiedy że ja nie mam pojęcia, co dzieje się w głowach ludzi, którzy podejmują decyzje, żeby zrobić interpretację czyjegoś dzieła. Myślę, że to jest jakaś pokusa po prostu. Ale z drugiej strony też, jak publikuję książkę albo publikuję jakieś dzieło, jakieś zdjęcie, to ono przestaje być moją własnością. To jest trochę to, o czym ty mówiłaś, Kasiu, jeżeli ktoś dzieli się pomysłem. I teraz cała rzecz w tej dyskusji, ona też trochę polega na tym, że mamy dwie książki, które leżą obok siebie. One obie są zjawiskiem publicznym. Jedna i druga uzyskały jakieś nagrody i możemy rozmawiać o związkach, jakie między nimi zachodzą. I zresztą na tym też polegał projekt Efekty uboczne, że fotografowałem z góry wpływ człowieka na środowisko i środowiskową odpowiedź, jak nie wiem, betonujemy świat, a później się okazuje, że przyroda odpowiada na to betonowanie powodzią. O tym są efekty uboczne. I paradoksalnie ta sytuacja, z którą się spotykamy teraz, ona też pokazuje z lotu ptaka, ale z dużo niższej wysokości, wpływ człowieka na środowisko. I bardzo jestem ciekawy środowiskowej odpowiedzi na tę sytuację. I super, że rozmawiamy. I jeszcze powiem tylko jedną bardzo istotną rzecz, bo odnośnie emocji i odczuć. I w ogóle to był też taki moment, który spowodował, że postanowiłem wnieść ten temat w przestrzeń publiczną, kiedy spotkałem Jamie'ego, amerykańskiego fotografa, który miał podobną przygodę z tym samym niemieckim fotografem. I kiedy ktoś zadał mi takie pytanie, ej, słuchaj Kacper, weź mi wytłumacz, dlaczego do tej pory nie wniosłeś tego tematu w przestrzeń publiczną? Bo przecież można dochodzić swoich praw nie tylko przed sądem, ale stroną twoich działań może być środowisko i społeczność. A może ty nie masz mandatu, bo twoja książka to też była głęboka inspiracja. I wtedy sobie pomyślałem, o kurczę, jakby z szacunku do własnej pracy ja nie mam wyboru, tylko muszę ten temat wnieść w przestrzeń dyskusji. I ja już nie chcę samemu dźwigać ciężaru tej sytuacji na własnych barkach, tylko chcę ten bagaż, ten nadbagaż lotniczy przekazać komuś, kto powinien go dźwigać.
Jakby to nie jest, jakby, dlaczego mam mieć jakąś sytuację, że 4 lata po wydaniu mojej książki pojawiła się książka, która we mnie budzi takie emocje? To jeśli mogę się odnieść, znaczy ja całkowicie rozumiem twoje emocje, też chciałam powiedzieć, że to, że no tutaj to jest kluczowe to, co Monia powiedziała wcześniej, czyli że fotograf się z tobą skontaktował, więc mamy pewność, że znał tę pracę i tę książkę. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, trochę nawiązując do Kacpra i głosów dyskusji, co warto robić, to myślę, że bardzo warto propagować właśnie szukanie swojego stylu i szukanie, no bo na czym polega siła sztuki? Siła sztuki polega na indywidualności artysty. Prawda? Na tym, że robię coś po swojemu i że wykorzystuję ten fenomenalny, to fenomenalne zjawisko, że nikt taki jak ja się do tej pory nie urodził i nie urodzi. Więc właśnie, żebyśmy propagowali i w różnych miejscach, gdzie dyskutujemy, gdzie nauczamy, gdzie coś pokazujemy, to żebyśmy pokazywali właśnie, że ten własny język to jest coś, co jest wspaniałe, co jest ważne i tylko to zainteresuje na poważnie świat sztuki, w tym oczywiście fotografii. I też, żebyśmy wszyscy też starali się znać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich książek, które istnieją na tym świecie, prawda? Ale żebyśmy się starali wiedzieć jak najwięcej. To znaczy znać historię sztuki, znać historię fotografii, żeby właśnie nagle nie ogłosić, że wymyśliliśmy kubizm, bo takie powielanie, które jest nieświadome, może nas narazić na śmieszność, tak? Czyli jeżeli świadomie coś robię, tak jak no, słynne zapożyczenia w sztuce, takie jak Richard Prince chociażby, prawda? Czyli jest coś zrobione świadomie, a mówiłaś, żeby mówić, czyli Richard Prince, który przefotografowywał reklamy Marlboro, kowbojów, którzy na koniach, nie na koniach, ten właśnie taki no, bohater amerykański, utożsamienie z taką właśnie tego kowboja, on był emanacją właśnie takiej chęci wolności, potrzeby wolności i że ten papieros. No więc Richard Prince przefotografowywał, czyli właśnie zapożyczał cudze dzieła, ale właśnie po to, żeby stworzyć własną myśl, powiedzieć coś szerszego, tak? I to było świadome. Natomiast jeżeli właśnie byśmy czegoś nie zrobili, czy coś byśmy zrobili nieświadomie, no to jest kompromitacja i myślę, że to ta rada, żeby rozmawiać o takiej sytuacji, gdzie mamy konkretne następstwo wydarzeń w czasie, jedna książka, druga książka, kiedy co powstało, był kontakt, no to jest, ja bym to powiedziała, że to jest kompromitacja. Nie jest to właśnie sprawa prawnicza, tylko że to jest taka kompromitacja. I to jest to, co też już mówiłam, że ten świat i sztuki i w ogóle jest na tyle nieduży, że, no, że właśnie opowiadanie, nagłaśnianie, ale argumentowanie, spokojne wyjaśnianie, dlatego pytałam, co cię tak zirytowało, znaczy, i to jest siła i myślę, że ta siła argumentów właśnie, jeżeli będziemy klarownie tłumaczyć, dlaczego zrobienie książki, która mniej lub bardziej przypomina książkę, którą znaliśmy i nie nawiązujemy do tego, tak? Nie, właśnie to, co powiedziałeś, nie ma tam wyraźnych podziękowań za inspirację czy jakiegoś no, odniesienia się w każdym razie do twojej książki, no to jest, ja to bym nazwała kompromitacją. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem wdzięczna Kacprowi za ten ruch. To znaczy za to, że ta dyskusja się rozpoczęła, bo nie tak dawno temu, podczas fotofestiwalu w Łodzi, w kuluarach usłyszałam dwie bardzo podobne historie. Chwilę później kolejną, z prośbą o tym, żeby nie dzielić się tym, bo jest to sytuacja trudna między studentem a bardzo znanym wykładowcą. I to są sytuacje, które mnie zaczęły zastanawiać i sobie przez długi czas się zastanawiałam, w jaki sposób to, w jaki sposób o tym opowiedzieć, znaczy jak w ogóle podnieść ten temat. I jak Kacper się do mnie odezwał z tą historią, to pomyślałam, że to jest wspaniały moment do tego, żeby tę dyskusję otworzyć i wierzę głęboko, że nasza rozmowa nie będzie jedyną.
tylko że tych dyskusji, nawet takich kuluarowych, będzie więcej. Być może z większą odwagą będziemy też mówić o tym, bez względu na prestiż i chwałę tych, którzy nadużywają czyjegoś zaufania, czy właśnie nadużywają czyjejś twórczości. Kacper, jeszcze chciałam cię zapytać, czy ty się odezwałeś bezpośrednio do Toma? I drugie pytanie, chyba też w tym kontekście, no wiedziałeś o tej książce już od jakiegoś czasu, jednak to w jakiś sposób chyba dojrzewało w tobie, rozumiem, ta decyzja, żeby ten temat nagłośnić, bo czas ma tu znaczenie chyba. Tak, ta książka trafiła do mnie w trakcie pandemii i chciałem ten temat postawić publicznie, ale okazało się, że pandemia przykryła wszystko i nikt nie znajdował zainteresowania wtedy. Później wybuchła wojna w Ukrainie. A później ja już sobie pomyślałem, dobra, tam jakby skupię się na nowych projektach i będę szedł do przodu. I w momencie, jak odezwał się Jamie i odezwał się i usłyszałem ten głos właśnie, że może moja książka jest nieoryginalna, to pomyślałem sobie, dosyć tego. I ja się nie odzywałem do Toma Hegena z bardzo prostej przyczyny. Po prostu nie miałem kompletnie pojęcia, co ja bym miał mu powiedzieć. I to jest trochę... Tak, że ta sytuacja, która mnie spotkała, ona jest trochę spoza porządku, w którym poruszam się i w którym wiem, co mam zrobić. I wtedy pomyślałem, że stroną dla mnie nie jest on, bo on może robić, co chce. Stroną jest nasza społeczność, która jest odbiorcą naszej sztuki. Jesteśmy dorośli, podejmujemy decyzje, wnosimy jakieś pojęcia i dzieła w przestrzeń sztuki i dyskusji publicznej. I to jest też coś, co powiedział mi pan mecenas, że w takich sytuacjach prawo nie pozostawia artysty bezbronnego, bo dokładnie po to zostało ustanowione prawo do recenzji, do cytatu albo do krytyki, po to, żeby odnosić się do efektów działań. I te efekty działań, one są... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jeśli Tom dostał za swoją książkę nagrodę Red Dot Best of the Best, a konkurs Red Dot to jest jeden z chyba najbardziej prestiżowy konkurs w dziedzinie wzornictwa przemysłowego na świecie, jaki istnieje, no to rodzi się wtedy pytanie, i jeszcze dodam jedną rzecz, za swoją książkę dostał też nagrodę dyplomu roku w Niemczech. W związku z tym rodzi się pytanie, czy sędziowie, którzy oceniali tę jego pracę, znali moją książkę i podobieństwo między nimi im nie przeszkadzało, czy też nie znali tej publikacji i czy to coś zmienia w werdykcie dzisiaj na przykład, albo w ogóle w rozumieniu tej sytuacji, bo na tę sytuację, jak już ją wnoszę w przestrzeń publiczną, patrzą kolejne generacje twórców, które wchodzą na wspólny nasz świat, który współdzielimy, świat działań twórczych, z pytaniem, jakie wnioski będą płynąć z tej sytuacji. I myślę, że to jest bardzo w porządku, żeby pokazywać różne efekty działań i o nich dyskutować. I każdy twórca ma prawo po prostu czuć szacunek do własnej pracy, własnego procesu, bo wiązało się z tym ryzyko. I to ryzyko, ono polegało na tym, że jak pracowałem nad projektem 7 lat, bo tak długo on dojrzewał, i w momencie, kiedy został pokazany światu, to spinał większość wniosków, jakby podsumowywał to, co jest najistotniejsze, i wyrażał to w książce, to nie miałem w ogóle pojęcia, jak ona zostanie przyjęta. Rafał Łochowski, który był wydawcą i zainwestował niemałe środki w publikację książki, nie wiedział, czy ta inwestycja mu się zwróci.
Maciej Kuźmicz, który pisał teksty do książki, też się zastanawiał, czy język, który zastosował do tej opowieści, ubogaci tę historię. Agnieszka Jakobson, która jest kuratorką projektu i z którą pracowaliśmy nad sekwencjami i edycją, też podejmowała ryzyko, bo jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił, więc nie wiadomo, jak to zostanie przyjęte. To było też ryzyko intelektualne, ryzyko czasu, które jest poniesione. Jakby cała masa różnych rzeczy i wartości, które były wtedy poniesione. I z szacunku do całego tego procesu teraz pokazuję tę rzecz i mówię, no dobra, no to podyskutujmy o tym, jak to jest i co z tego wyniknie później. I pojawia się... Przepraszam, tak? Chciałam tylko zapytać, bo prawdę mówiąc nie rozumiem tego wątku, że nie odezwałeś się do tego człowieka bezpośrednio, no bo co miałbyś mu powiedzieć? No może to, co nam mówisz, to znaczy, że masz poczucie, że skopiował twój pomysł, twoją książkę i kupiwszy ją i kontaktując się wcześniej z tobą, czemu... No tak, ale z drugiej strony ja mam takie samo dokładnie pytanie. Jak to się stało, że przez 8 lat od zakupienia tej książki ten fotograf nie odezwał się do mnie? I dlaczego to ma być jakby moje zmartwienie, żeby się do niego odzywać? Nie, no jakbym żeby wiedział, wyrazić jakbym to, wiedział, że... Jak, no i to zrobiłem w sposób publiczny, bo myślę, że sytuacja wymaga publicznej dyskusji. I do dziś jeszcze ten fotograf ani jego wydawnictwo do mnie się nie odezwał. No więc właśnie, jakby, dlatego ja myślę, że też... Więc znaczy, zróbmy z tego jeżeli publiczną dyskusję. Ja mogę wnieść jakiś głos w tę dyskusję. Ja tak, siedzę cicho. Tak, żeby trochę zuniwersalizować, żeby już tak nie przyczepiać się konkretnie do Kacpra i do tej książki, to ja myślę, że jednak dobrze by było, no bo jeżeli chcemy zmieniać świat i chcemy jakoś zmieniać podejście nas do prawa autorskiego, do właśnie tak, to warto, żebyśmy się jednak kontaktowali z tym źródłem, znaczy, żeby właśnie to, tak jak my żeśmy się skontaktowały z tym konkretnym ukraińskim artystą i mu powiedziały stop, kopiujesz nas, to i on to odczuł, tak? Bo chodzi o to, żeby on też uświadomił sobie, że widzimy cię, co robisz. I tak samo wydaje mi się, że do takich osób, które w sposób jakiś tam ewidentny, czy też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że skopiowały naszą pracę. Myślę, że warto się odezwać bezpośrednio, bo wtedy te osoby no, muszą się skonfrontować z tą sytuacją. Tak samo ja, gdybym była wydawnictwem, którego książka została, czy też ja miałabym takie poczucie, że została skopiowana, tak jest prosty link do mojej książki, jakiejś innej, no to ja jako wydawnictwo bym się skontaktowała i powiedziała i poprosiła o wyjaśnienia, jakie były okoliczności powstania tej książki, bo wiem, że państwo kupili naszą, czy autor kupił naszą książkę. Ja myślę, że to jest ważne właśnie dlatego, żeby ci ludzie, którzy mają takie złe praktyki, żeby czuli, że są widziani. I żeby musieli się z tego może wytłumaczyć i może na drugi raz już tego nie zrobią, bo będą wiedzieli, że właśnie świat jest mały. A rozpoczynałabyś publiczną dyskusję? Znaczy, najpierw zaczęłabym rozmowę z osobą, która w moim odczuciu naruszyła moje prawa autorskie, czy artysty, czy nasze prawa autorskie jako wydawnictwa. Poczekałabym na tę odpowiedź. I potem jakby na podstawie tego, co ta osoba i co to wydawnictwo mi powiedziało, wtedy bym rozpoczęła dyskusję. Na końcu twojego tekstu, Kacper, pada właśnie takie zdanie, a ty co byś zrobił, zrobiła w takiej sytuacji? No, znamy przynajmniej dwie ścieżki. Kacper rozpoczął publiczną dyskusję, dzięki której my możemy też nawiązać, do której my możemy też w tej rozmowie dzisiejszej nawiązać i mam nadzieję, że wiele osób, które będą słuchały tej
tej naszej rozmowy będą mogły też wyciągnąć swoje wnioski. Mamy też drugą ścieżkę, którą proponuje Kasia, czyli jednak kontakt indywidualny z autorem czy wydawnictwem i próba wyjaśnienia tej sytuacji, a później ewentualnie dyskusja publiczna. Ja jestem bardzo ciekawa Państwa reakcji na tę rozmowę. Też zachęcam do przeczytania tekstu Kacpra, takiego bardzo osobistego, którym to tekst można znaleźć na profilu facebookowym autora Kacper Kowalski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i będziemy obserwować rozwój tej dyskusji. Kacper, proszę daj znać, gdyby jednak się do ciebie odezwali. Jestem bardzo ciekawa. Mogę tylko powiedzieć, że poinformowałem Red Dot o tym, że taka dyskusja ma miejsce i dostałem odpowiedź, że konkurs może się zająć po tym, jak dostanie sądowy wyrok albo sądową opinię prawną na temat tej sytuacji. Więc to jest bardzo takie jasne pokazanie, że... Nie chcą wziąć odpowiedzialności za tę sytuację. Nie chcą wziąć tej odpowiedzialności za tę sytuację i ja to rozumiem. Ja też to rozumiem. A z drugiej strony jestem ciekawy, czy ta sytuacja będzie bulwersująca, czy już nie będzie bulwersującą w opinii publicznej i czy ona się rozwinie do szerszej dyskusji, czy nie, bo może ten konkurs sam z siebie zmieni zdanie i się do niej ustosunkuje bez wyroku, dając wytyczne dla przyszłych pokoleń twórców, o co w tej sytuacji też chodzi. Dziękujemy bardzo za to uzupełnienie i mamy nadzieję, że reakcja nie tylko konkursu, ale i wydawnictwa się pojawi. Dzięki. O rany, dziękuję bardzo. Hej. Hej. Cześć. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.